Serdecznie Was pragnę przywitać dzisiaj, 16 lutego, choć celowo dzisiejsze nagranie nie jest robione wczesnym rankiem, nie jest robione w blasku słońca, którego ostatnio mieliśmy sporo, ale wieczorem. Dlaczego? Posłuchajcie tekstów. Dzisiaj w środę 16 lutego czytamy teksty z Psalmu 84 i z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. I pieśń do tych tekstów została wybrana ze śpiewnika ewangelickiego numer 13. Muszę czuwać, czuwać i czekać na Pana. Muszę czuwać, czuwać i czekać na Pana. W posłuszeństwie pragnę trwać. W swoim czasie On mi powie, co mam czynić, gdzie się udać, co powiedzieć. Adwent. Tak, to te 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Te, kiedy mamy wieniec, mamy świeczkę, dlatego nam dziś towarzyszy. To czas, w którym mówimy sobie, muszę czuwać. Czuwajcie, trwajcie w wierze. No a potem Adwent mija. No bo przychodzi radość Bożego Narodzenia, święta Epifanii. Albo taki okres jak ten, który teraz mamy, kiedy już powoli zaczynamy spoglądać w stronę Wielkiego Piątku i Wielkiej Nocy Pustego Grobu. Ale czy tamto przesłanie ma przeminąć? Czy o tym, że mamy czekać na przychodzącego Chrystusa, mamy opowiadać o tym tylko przed Bożym Narodzeniem w te 4 tygodnie, a w pozostałą część roku już możemy nie czekać, nie czuwać? Nie, drodzy. To bardzo dobrze, że te teksty trafiły właśnie na lutowy czas, bo one przypominają nam, że nie wolno nam adwentowego przesłania zamknąć tylko w 4 tygodniach przed Bożym Narodzeniem. Trwajcie w wierze. Bądźcie mężni. Bądźcie mocni. W tych niespokojnych czasach, w których bombardowani jesteśmy bardzo różnymi, niedobrymi informacjami. Najpierw lęk przed nieznaną chorobą, teraz lęk przed konfliktem, przed wojną, która może rozpocząć się za naszymi granicami, to wszystko powoduje, że nie jesteśmy pewni następnego dnia. Odłożyliśmy do lamusa planowanie na dłuższą przyszłość, bo kompletnie nie umiemy jej przewidzieć, określić, ale właśnie to słowo chce nam powiedzieć: Bóg jest mocnym fundamentem. On jest tym, który się nie zmienia. On jest tym, który chce prowadzić nas i w tych dobrych, radosnych, szczęśliwych czasach, ale także chce prowadzić nas w czasach trudnych, w czasach nieprzewidywalnych, oby nie w czasach konfliktów i wojennych niepokojów. Drodzy, dlatego adwentowe przesłanie, czuwajcie, musimy powtarzać sobie każdego dnia. A przesłanie, bądźcie mocni i wierzcie. Niech dodaje nam siły w naszej codzienności. Zostańcie z Bogiem 16 lutego.